Siemanko, niedźwiedzianko, tutaj Wogo i dzisiaj przejdziemy sobie Lotwora, czyli moją grę, która już jest zrobiona. Jest to normalnie wszystko zrobione, bo już przed założeniem mojego kanału budowałem Lotwora. Patrzcie teraz na to. Tam był domek i właśnie odkryłem błąd mojej gry. Jeśli się podejdzie do ściany i się pójdzie dalej, to się jest teleportowany. Dziwne, bo ja tego błędu sam nie wbudowałem. Ten błąd odkryłem sam podczas odcinka z przechodzenia mojej własnej gry. No i ten dom jest zamknięty, bo się nie da do niego wejść, a więc najpierw musimy wziąć oczywiście klucz. To tak, jak już wiem klucz, to teraz trzeba kliknąć guzik. Klik. Dobra, guzik już wciśnięty. Wziąłem sobie latarkę. I czas iść tutaj do nawiedzonej szkoły. O, tu był potwór, który mi właśnie zabrał latarkę. Ta gra nie jest taka jakaś mega łatwa, ale mega trudna też nie jest. Będzie też trailer chaptera drugiego i będzie chapter drugi. Wiem, że było dużo wyświetleń pod odcinkiem z Lost Forest chaptera pierwszego trailera. To mam nadzieję, że pod odcinkiem z przechodzenia także będzie dużo wyświetleń. A dzisiaj waszym wyzwaniem jest zasubskrybować kanał mój, bo jak nie zasubskrybujecie, to... Jak nie zasubskrybujecie, to nie będziecie widzieć więcej takich ciekawych filmów na moim kanale. Ja to napisałem sam. Widziałem taki mechanizm, który się rusza i to wszystko jest po to, żeby sprawić ruch w całą grę. Ta jedna rzecz jest tylko po to, żeby całą grę wprawić w ruch. I tak. Jak zebrałem tą zieloną kasetę w środku, to się otworzyły drzwi i musimy omijać lasery. To jest dowód, bo jak złapiemy, bo jak wejdziemy w laser, to się odradzamy w tym miejscu, w którym skończyliśmy. To tak. Tu jesteśmy na pustyni i teraz wchodzimy do cave'a i tu jak pójdziemy dalej, to będzie nas gonił potwór. No i właśnie to jest dowód na to. A więc trzeba się schować szybko w środku boksa. Szybko, no nie zdążyłem się schować do skrzynki. Odcinek akurat będzie krótki. Ten odcinek będzie krótki, najważniejsze, żeby się schować do skrzynek. Oczywiście ten potwór nie jest jakiś mega trudny, jest łatwy. Więc trzeba iść obok ściany. Jeśli zobaczycie potwora, jeśli go nie widzicie, to nie obok ściany. Szybko. Potwór jest widoczny, trzeba cały czas iść obok ściany. Trzeba się przycisnąć do ściany, jak się najbardziej tylko da. Już jest chyba bezpiecznie. Dobrze. Teraz trzeba wejść do drzwi. I udało się przejść całą grę. To be continued. Skip klikam. To jest całe moje Lost Forest. Jak coś, to tutaj macie kod gry. OffBID wam się właśnie wyświetla tutaj na ekranie. I już cała gra ma 5 lajków tutaj, jak widać. Bardzo polecam ją zagrać w Roblox OffBID Creator. Bo gra się w nią bardzo fajnie. I niektórzy się nawet mogą mniej przestraszyć.
Ja na przykład pierwszy raz, no na przykład inni ludzie, którzy też w to grali, moi przyjaciele, co w to grali, to bardzo się wystraszyli, jeśli weszli do tej nawiedzonej szkoły, kiedy zobaczyli tego potwora. Mam nadzieję, że też się trochę wystraszyliście, bo ta gra się stara zrobić jak najbardziej horrorowy klimacik. I widzimy się w kolejnym odcinku, a więc subskrybujcie mój kanał i lajkujcie.